Cześć, z tej strony Filipa. Dzisiaj kolejny odcinek. Na to dzisiaj wygląda, że jest dzisiaj kolejny odcinek. Dzisiaj pokażę wam, jak ja bym był sędzią, to bym wybrał Royal Rumble właśnie takich zawodników. Z jedynką by na jedynce wystąpił już Brock Lesnar. Pięknie, ładnie, ładnie Brock Lesnar. Na dwójce Big Show. Big Show, no Big Show, Big Show. Normalnie Big Show. Na dwójce wystąpi, na trójce Roman Reigns. Naprawdę. Bo dzisiaj odkryłem moje grze w WWE i odkryłem Rusewa i Alberto Del Rio 11. Ale czwórką Alberto, normalny Alberto Del Rio. No tak, Del Rio to fajne. Z piątką Triple H. Z szóstką Dean Ambrose. Siódemka Rusev. Ósemka John Cena. Dziewiątka Seth Rollins. Dziesiątka Braun Strowman. No, cieszę się już. Jedenastka Jey Uso. Dwunastka Randy Orton. Trzynastka Sin Cara. 14 Jimmy Uso, 15 Undertaker, 16 Mark Henry, 17 Sheamus, 18 Kalisto, 19 Santino Marella, Temis zagra w 20, Arthur 21, 22 Kofi Kingston, 23 Rey Mysterio, 24 Kane, 25 The Rock, 26 Cody Rhodes, 27 Goldust, 28 Stardust, 29 CM Punk, 23 James, nie, 30 Bray Wyatt, 31 Eric Rowan, no i Luke Harper jako 32, 33 Batista, 34 Biggie, 35 Curtis Axel, 36 Ryback, 37 otrzymuje gracz. Fajne bardzo. I to jest Jack Swagger, 36 Ryback, 37 Jack Swagger i 38 to Bad News Barrett, 39 Rob Van Dam i 40, czyli ostatni zawodnik, jest to Daniel Bryan. Tak wygląda cała moja tabela, jak widzicie, patrzcie, ile kartek napisałem, już po kilku już dalej kartek napisałem, no. Nie gadajcie, normalnie tak długo, no. Stresuję się normalnie, ja się stresuję, a dzisiaj to koniec na tego odcinka, przedstawiłem wam wszystkich, którym chciałem, myślałem nad tym wszystkim, co nie powiem wam, tyle godzin. Godzinę myślałem nad wybraniem 22. No i na końcu jeszcze to 30, tą 40 musiałem sprawdzić, tą 39, 38 musiałem sprawdzić w telefonie. Tak to jest. I zaczynamy. Na razie. Hej.